Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manavistam Shavitam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swaparantikam, Vandeham Sri Guru Sri Yatavara Kamalam, Sri Gurun Vaishnavamsta, Sri Rupam Sagajatam Sagana Raganatan Vitam Sajivam, Sarvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Vitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namo Vishnavadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Shunyavari Pastacharya Dutarane Namo Mahavaranaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Kuryatvishe Namaha Namo Vimanjiravaya Govimanyataya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Chibhuvane Manyo Sayo Yajiko Radha Krishna Parara Vindavajanan Mandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Pagujago Sri Jiva Gopalago. So we're at qualities, chapter qualities of first of Krishna further explained. Jesteśmy w rozdziale dalsze cechy Śri Krishna. I think I'm at 44, is that right? Popular? 41. 41? I don't know. Induleka had this. Maybe 41, because I'm giving two classes. 41, all auspicious. Wszechpomyślny, 41 cecha. A person who is always engaged in auspicious welfare activities for everyone is known as all auspicious. After the disappearance of Lord Krishna from the planet, Uddhava began to remember the activities of the Lord and said, Krishna satisfied all great sages by his wonderful pastimes. He demolished all of the demonic activities of the cruel royal order, protected all pious men, and killed all cruel fighters on the battlefield. Therefore, he is all auspicious for all men. Za wszechpomyślną uchodzi ta osoba, która jest zaangażowana w pomyślne czynności dobroczynne dla wszystkich. Po odejściu Pana Kryszny z tej planety Uddhava zaczął rozpamiętywać czyny Pana i powiedział, poprzez swoje wspaniałe rozrywki Kryszna zadowolił wszystkich wielkich mędrców. Powstrzymał wszelką demoniczną działalność okrutnego porządku królewskiego. Chronił wszystkich pobożnych ludzi, a na polu walki zgładził wszystkich okrutnych wojowników. Dlatego jest on wszechpomyślny dla wszystkich ludzi. So the great sages are satisfied because now they can talk about Krishna. Więc wielcy mędrcy są zadowoleni wtedy, kiedy mogą rozmawiać o Krysznie. Because he gave so many nice pastimes, so many leelas there. Ponieważ on obdarzył wszystkich wspaniałymi rozrywkami. And the devotees, as mentioned in the Gita, tushanticara, manticara, they enliven each other, remembering about Krishna, discussing his pastimes. A wielbiciele w ogólności, oni są tushyanti cha ramanti cha, oni oświecają się nawzajem, rozmawiając o cechach Kryszny.
And the saintly people also are happy to hear when a demoniac got killed. I święte osoby, osoby też są bardzo zadowolone, kiedy słyszą, że demoniczne osoby są zabijane. Prabhupada once told us that he likes, in the Krishna book, he likes the best part is when the demons are killed. Śla Prabhupada teraz powiedział, że lubi tę część Krishna book, gdzie jest wspomniany, gdzie Krishna zabija demony. So this way, the devotee is not sentimental. He doesn't think, oh, poor demon, why he was killed. W ten sposób wielbiciele nie są sentymentalni o ten biedny demon. Dlaczego on został zabity? He realizes that there are evil people and best thing is that they should be punished. On realizuje, że są złowieszcze osoby i one powinny zostać wyeliminowane. But we see in the modern day, due to the influence of the secular humanists, they think humans are the measure of all things. I teraz, kiedy jest postęp tej władzy sekularnej, czy takiej świeckiej, oni, ludzie myślą, że tylko ludzie mogą. I didn't understand fully this. They think that the man is the measure, is the center. Że człowiek jest tak naprawdę w centrum. So they think anything that kills a person is bad. I myślą, że cokolwiek zabija człowieka, to jest złe. But we don't agree. We think that if the murderer is killed, then he is benefited by that. Ale my się nie zgadzamy z tym, ponieważ kiedy morderca jest zabijany, to jest dobre dla tej osoby. So we're not in favor of those who are against capital punishment. We're in favor of capital punishment. My popieramy karę śmierci. So they won't understand. We're in favor of capital punishment, but we're against abortion. Oni nie rozumieją, że popieramy karę śmierci, ale jesteśmy przeciwni aborcji. The difference is, the child in the womb is innocent. Why are you killing it? But the criminal who has committed murder, he's not innocent. He should be killed. Więc różnica jest taka, że dziecko w łonie jest niewinne. Dlaczego powinno być zabijane? A osoba, która zabija, morduje, ona to robi z premedytacją i taka osoba powinna być zabijana. Number 42, most powerful. A person who can always put his enemy into calamities is called powerful. When Krishna was present on this planet, just as the powerful sun drives all darkness to take shelter in caves, he drove away all his enemies who fled like owls to take shelter beyond his sight. 42. cecha, najpotężniejszy. Potężną jest nazywana osoba, która zawsze jest w stanie przysporzyć kłopotów swemu wrogowi. Kiedy Krishna był obecny na tej planecie, rozpędził on wszystkich swoich wrogów, tak jak potężne słońce zagania ciemność do jaskiń górskich, i uciekali oni niczym sowy, by schronić się gdzieś poza zasięgiem jego wzroku. So there's an important point also that the devotee becomes powerful because Krishna is behind him. Więc tu jest taki bardzo ważny punkt. Wielbiciel staje się potężny, ponieważ za nim stoi Bóg, najwyższa osoba, Krishna. He doesn't think I have to somehow develop some powerful position. On nie myśli, że ja mogę tak niezależnie rozwinąć jakąś potężną pozycję. Just like Ambarish Maharaj. When Durvasa Muni came and fell at his feet and asked for forgiveness, then Ambarish was surprised. He said, this is the most powerful yogi, but he's falling at my feet. Kiedy Ambarish Maharaj, jest rozrywka o Ambarishu Maharaju, kiedy to Durvasa Muni w końcu zrozumiał, że popełnił błąd i udał się do Ambarishu Maharaja i tak złożył pokłonu jego lotosowych stóp, to wtedy Ambarish Maharaj był zdziwiony, jak taka potężna osoba, taki potężny mistyk składa mi pokłony. And he was surprised. He was thinking, somehow or other I've become powerful. I wasn't trying to be powerful. I was only trying to serve Krishna,
But somehow I must be powerful because the most powerful man is falling at my feet. Więc wtedy on tak zrealizował, Ambarish Maharaj, że w jakiś sposób stałem się potężny, że widocznie nie chciałem być potężny, ale stałem się potężny i ponieważ nawet taka potężna osoba jak Durvasa Muni, on składa mi pokłony. So in this way, Krishna gives us all the good qualities we require. We don't have to run after the qualities separately. Więc w ten sposób Pan Krishna daje nam wszelkie dobre cechy. Nie musimy niezależnie uganiać się za tymi dobrymi cechami. By serving Krishna, we get all good qualities. Poprzez służenie Krishnie otrzymujemy wszelkie dobre cechy. Number 43, all famous. A person who becomes well known due to his spotless character is called famous. It is stated that the diffusion of Krishna's fame is like the moonshine, which turns darkness into light. In other words, if Krishna consciousness is preached all over the world, the darkness of ignorance and the anxiety of material existence will turn into the whiteness of purity, peacefulness and prosperity. 43. cecha. Wszechsławny. Sławną jest ta osoba, która staje się dobrze znana dzięki swojemu nieskazitelnemu charakterowi. Powiedziane jest, że sława Kryszny rozprzestrzenia się niczym blask księżyca, który ciemność przemienia w światłość. Innymi słowy, jeśli świadomość Kryszny będzie głoszona na całym świecie, ciemność ignorancji i niedole materialnej egzystencji zmienią się w nieskazitelną czystość, pokój i pomyślność. So same point. We don't have to try for fame. Fame will come to the pure devotee. Więc ten sam punkt. My nie musimy dbać o sławę. Sława przyjdzie do zaawansowanego, czystego wielbiciela. So that we can try for. We can try to become pure devotees. Więc o to możemy zadbać, żeby stać się czystym wielbicielem. So we were mentioning that the other day. What is the way to become a pure devotee is we get the full mercy of Krishna and Guru. Więc mówiliśmy w innym dniu, w poprzednim dniu, że jak otrzymać pełną łaskę. Jest, pełną łaskę otrzymujemy wtedy, kiedy mamy pełną łaskę Guru i Kryszny. So we were mentioning last time, the best way to please Krishna is to please his devotee. Mówiliśmy ostatniej nocy, że najlepszym sposobem na zadowolenie Kryszny jest zadowolenie jego czystego wielbiciela. So if we work cooperatively to try to glorify Śrīla Prabhupāda, then Krishna will be very pleased with us. Więc jeżeli razem kooperujemy w ten sposób, że chcemy wspólnie zadowolić Śrīla Prabhupāda, to Krishna na pewno będzie zadowolony. Another thing we know pleases Krishna is one who explains the subject to innocent people. The subject of Bhagavad Gita. Inną rzeczą, która jest zadowala Pana Krishna, jest to, kiedy wyjaśniamy tematy Bhagavad Gita czy świadomości Kryszny niewinnym osobom. How else is Krishna pleased? He's pleased when someone is sings his holy name. W inny sposób, w jaki jest zadowolony Pan Krishna, jest to, kiedy intonujemy jego święte imię. He's pleased when somebody offers him a leaf, a flower or a little water in love. Kiedy ktoś ofiarowuje Krysznie kwiat, owoc, trochę wody z miłością, wtedy też jest zadowolony. So it's not difficult to please Krishna. All we need is a sincere desire. Więc to nie jest coś trudnego, aby zadowolić Krysznę. Jedynie potrzebujemy szczere pragnienie. But instead of desiring to please Krishna, we desire to please our mind and our senses. Ale zamiast zadowolenia Krysznę, my pragniemy zadowolić nasz własny umysł i nasze zmysły. Therefore we always are defeated. Dlatego ciągle jesteśmy pokonywani. So we want to be really happy, then we have to put Krishna in the center. Jeżeli naprawdę chcemy być szczęśliwi, powinniśmy umieścić Krishna w centrum. When the great sage Narada was chanting the glories of the Lord, the bluish line on the neck of Lord Shiva disappeared. Upon seeing this, Gauri, the wife of Lord Shiva, suspected Lord Shiva of being someone else disguised as her husband, and out of fear, she immediately left his company. Upon hearing the chanting of Krishna's name,
Lord Balaram saw that his dress had become white, although he was generally accustomed to a bluish dress. And the cowherd girls saw all of the water of the river Yamuna turn into milk. So they began to churn it into butter. In other words, by the spreading of Krishna consciousness or the glories of Krishna, everything becomes white and pure. Kiedy wielki mędrzec Narada intonował chwałę Pana, z szyi Pana Siwy zniknęła niebieskawa linia. Ujrzawszy to, Gauri, żona Pana Siwy, zaczęła podejrzewać, że Pan Siwa to ktoś inny przebrany za jej męża i przestraszona natychmiast opuściła jego towarzystwo. Usłyszawszy intonowanie imienia Pana Kryszny, Pan Balarama zauważył, że szata jego zbielała, chociaż zwykle nosił on niebieskie ubranie. A dziewczęta pasterki ujrzały, że woda Yamuny zmieniła się w mleko i zaczęło bijać z niej masło. Innymi słowy, poprzez szerzenie świadomości Kryszny, czyli chwał Kryszny, wszystko staje się białe i czyste. Any questions? Czy są jakieś pytania? Number 44, popular. Any person who is very dear to people in general is called a popular man. As for Krishna's popularity, there is a statement in the first canto, 11th chapter, 8th verse of Srimad Bhagavatam that deals with his returning home from the capital of Hastinapur. While he had been absent from Dwarka at the battle of Kurukshetra, all the citizens of Dwarka had become morose. Then when he returned, the citizens joyfully received him and said, "My dear Lord, while you were absent from the city, we passed our days in the darkness of night. As in the darkness of night, every moment appears to be a long duration of time. So while you were gone, every moment appeared to be like millions of years. Your separation is completely unbearable to us." The statement shows how popular Krishna was all over the country. 44. cecha, popularny. Popularnym człowiekiem jest nazywany ten, kto jest bardzo drogi dla ludzi w ogólności. Jeśli chodzi o popularność Kryszny, w pierwszym kanto, 11 rozdziale, 9 wersecie Srimad Bhagavatam znajduje się zdanie, które dotyczy jego powrotu do domu ze stolicy Hastinapury. Kiedy podczas bitwy na Kurukshetra był on nieobecny, Dwarace, wszyscy mieszkańcy Dwaraki pogrążyli się w smutku. A kiedy następnie powrócił, obywatele Dwaraki powitali go z radością i powiedzieli: "Drogi Panie, kiedy jesteś nieobecny w tym mieście, spędzamy nasze dni w ciemnościach nocy. I tak jak w ciemnościach nocy każda chwila staje się wlec nieskończenie, tak samo, kiedy ty jesteś nieobecny, każdy moment wydaje się trwać miliony lat. Rozłąka z Tobą jest dla nas nie do zniesienia." Zdanie to wykazuje, jak bardzo Kryszna był popularny w całym kraju. A similar incident occurred when Krishna entered the arena of sacrifice arranged by King Kamsa for his death. As soon as he entered the place, all the sages began to cry, "Jai, Jai, Jai." Krishna was a boy at the time, and all the sages offered their respectful blessings to him. The demigods who were present also began to offer beautiful prayers to Krishna, and the ladies and girls present expressed their joy from all corners of the arena. In other words, there was no one in that particular place with whom Krishna was not very popular. Podobne wydarzenie miało miejsce, kiedy Krishna wyszedł na arenę ofiarną króla Kamsy, który ten przygotował dla jego śmierci. Skoro tylko przybył w to miejsce, wszyscy mędrcy zaczęli krzyczeć: "Jai, Jai, Jai", co oznacza zwycięstwo. Krishna był chłopcem w tym czasie i wszyscy mędrcy ofiarowali mu swoje pełne szacunku błogosławieństwa. Obecni tam półbogowie również zaczęli ofiarowywać Krishnie swoje piękne modlitwy. Obecne panie i dziewczęta wyraziły swoją radość ze wszystkich kątów areny. Innymi słowy, w tym szczególnym miejscu nie było nikogo, dla kogo Krishna nie byłby popularny. Number 45. Partiality to devotees. Although Krishna is the supreme personality of Godhead and is therefore not partial to anyone, it is stated in the Bhagavad Gita that he has special attraction for a devotee who worships his name in love and affection. When Krishna was on this planet, one devotee expressed his feelings in this way: "My dear Lord, if you had not appeared on this planet, then the asuras, the demons, and atheists would have surely created havoc against the activities of the devotees. I cannot imagine the magnitude of such devastation prevented by your presence." 45. cecha, stronniczość wobec bhaktów.
Chociaż Kryszna jest najwyższą osobą Boga, dlatego nie jest stronniczy dla nikogo, to w Bhagavad Gita jest powiedziane, że darzy on szczególnym uczuciem swoich bhaktów, którzy z miłością czczą jego imię. Kiedy Kryszna był obecny na tej planecie, jeden bhakta wyraził swoje uczucia w ten sposób. Mój drogi panie, gdybyś nie pojawił się na tej planecie, wówczas asury, demony i ateiści posialiby spustoszenie wśród bhaktów. Nie mogę nawet wyobrazić sobie wielkości takiego spustoszenia, któremu ty jednak zapobiegłeś swoją obecnością. So we were speaking about this the other day, how grandfather Bhishma, he was lying on the bed of arrows, but Krishna came there. He was glorifying Krishna because Krishna sided with Arjuna against him. I innego dnia rozmawialiśmy o Bhishma Devie, który leżał na łożu ze strzał i który gloryfikował Pana Śri Krishna za to, że stanął po stronie Arjuny, która była skierowana przeciwko niemu. Because he got off the chariot and picked up the wheel ready to kill Bhishma. Then Bhishma very much appreciated this partiality he had for Arjuna. I wtedy, kiedy Pan Krishna stąpił z Rydwanu i wziął koło i tak biegł w kierunku Bhishmy, aby go zabić, wtedy Bhishma Dev docenił to, że Pan Krishna jest taki stronniczy wobec Arjuny, aby go ochronić. So this is the nature of a devotee. He's not envious. If someone else gets the mercy of the Lord, he doesn't feel envious of that person. I to jest natura wielbiciela, że on nie jest zazdrosny, on nie czuje się zazdrośny, kiedy Krishna obdarza kogoś swoją łaską. Bhishma is also a devotee, but his mood was a little different, and by circumstance, he was on the opposing side. I Bhishma Dev również jest wielbicielem, może w innym nastroju, ale zgodnie z drugiej stronie. So his mood was chivalrous, and when he saw Krishna in that angry mood rushing towards him, he felt very happy. Więc on był w tym nastroju rycerskim i kiedy zobaczył, jak Krishna szarżuje do niego z tym podniesionym w ręce kołem, aby go zabić, on wtedy był bardzo zadowolony z tego. From the very beginning of his appearance, Krishna was the greatest enemy of all demoniac persons. Although Krishna's enmity towards the demons is actually comparable to his friendship with the devotees. This is because any demon who is killed by Krishna receives immediate salvation. Od samego początku swojego pojawienia się, Krishna był największym wrogiem wszystkich demonicznych osób, chociaż w rzeczywistości wrogość Kryszny w stosunku do demonów jest porównywana do jego przyjaźni z bhaktami. A to dlatego, że każdy demon, który zostaje zabity przez Krysznę, otrzymuje natychmiastowe wyzwolenie. Number 46, very attractive to all women. Cecha 46, bardzo atrakcyjny dla wszystkich kobiet. What is that noise? You hear this clicking sound? Any person who has special attraction becomes immediately, excuse me, any person who has special qualifications becomes immediately very attractive to women. Każda osoba, która ma jakieś szczególne kwalifikacje, staje się natychmiast bardzo atrakcyjna dla kobiet. Everyone is attracted if somebody has special qualification, but women especially because they have a desire to be protected more. Więc każdy może być atrakcyjny z powodu swoich szczególnych cech, ale pod wpływem atrakcji stają się kobiety, ponieważ one chcą być chronione. It's true. They generally women are more vulnerable or they're easily exploited. So if they see a man with special qualification, then they feel, oh, he can protect me. Więc kobieta jest łatwo, może być wykorzystana i eksploatowana. Więc kiedy widzi kogoś, kto ma dobre kwalifikacje, wtedy ona chce przyjąć chronienie takiej osoby. Just like he protected the 16,000 wives who were kidnapped along with their husbands. Krishna released them from the prison. Who was that put them in prison? Banasura? Oh, yeah.
Więc i tu jest przykład tej rozrywki Kryszny, gdzie Kryszna uwalnia 16 tysięcy królewien, które zostały porwane przez Banasurę. And Prabhupada sometimes said, if our ladies didn't find a husband, that Krishna was willing to become their husband. I Śla Prabhupada zwykł też mówić, że jeżeli jakaś kobieta w świadomości Kryszny nie znajdzie sobie męża, no to Kryszna zostanie jej mężem. Because that requires you have to become very pure, because Krishna is pavitram, he's completely pure. So if we're pure, then he's ready to come very close to us. Ale to wymaga czystości. Musimy się być bardzo czyści, ponieważ Krishna jest pavitram, równie czysty. Więc jeżeli stajemy się bardzo czyści, wtedy Krishna może się bardzo blisko zbliżyć do nas. But if our false ego is prominent, then Krishna can't help us. Ale jeżeli nasze fałszywe ego jest bardzo takie rozprzestrzenione, to wtedy Krishna będzie z dala od nas. A devotee made the following statement about the queens of Dwarka. How shall I describe the glories of the queens of Dwarka who were personally engaged in the service of the Lord? The Lord is so great that simply by chanting his name, all the great sages like Narada can enjoy transcendental bliss. So what can be said about those queens who were at every moment seeing the Lord and serving him personally? Krishna had 16,108 wives in Dwarka, and each and every one of them was attracted to Krishna just as iron is attracted by a magnet. There is a statement by a devotee, my dear Lord, you are just like a magnet, and all the damsels of Raja are just like iron. In the whatever direction you are moving, they are following. You are as iron is attracted by magnetic force. Pewien Bhakta wygłosił następujące zdanie odnośnie królowych Dwaraki. W jaki sposób mogę opisać chwały królowych Dwaraki, które osobiście służyły Panu? Pan jest tak wielki, że jedynie poprzez intonowanie Jego imienia wszyscy wielcy mędrcy, tacy jak Narada, mogą cieszyć się transcendentalnym szczęściem. Więc cóż można powiedzieć o tych królowych, które w każdym momencie oglądały Pana i służyły Mu osobiście? Krishna miał 16 108 żon w Dwarace i każda z nich czuła wielki pociąg do Kryszny, tak jak żelazo jest przyciągane przez magnes. Pewien Bhakta powiedział, mój drogi panie, jesteś niczym magnes, a wszystkie dziewczęta w Radży są jak żelazo. W którymkolwiek kierunku byś się nie poruszył, one podążają za tobą, niczym żelazo przyciągane przez siłę magnetyczną. Once I heard somebody criticizing that they had some comic books about Krishna, and they were saying, what kind of God is this that you make him so cheap that he's in a comic book? Comic. Widziałem kogoś, ktoś krytykował, słyszałem o kimś, kto krytykował taką comic, means like you know, for children. Illustrated, yeah? Yeah. Więc że ktoś, słyszałem o kimś, kto krytykował kogoś, kto wydał taką książkę w formie komiksu i on wtedy powiedział, jak można po prostu tak tanio traktować Boga, że będzie w komiksie. Because they were feeling that we were blaspheming God by putting him in a story like that, so that children even could understand. Więc on myślał, że tak obrażamy Boga, uniżamy mu, że przygotowujemy taką komiksową książkę, którą nawet dzieci mogą zrozumieć. But the answer was given, proper answer was given that no, we're very confident that these are not some stories, fairy tales. These are actually pastimes that the Lord performed. Ale ktoś odpowiedział, że to nie są jakieś historyjki, które są tu umieszczone, ale to są prawdziwe historie o Krysznie. So we're not creating something out of our imagination. We're getting these pastimes from the Shastra, and therefore we're very happy to broadcast them.
I dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, aby rozprzestrzeniać te rozrywki o Krysznie. I one nie są produktem naszego wyobrażenia. To są prawdziwe rozrywki z siast, które umieszczane są w ten sposób w tych komiksach. But they have no idea of God or what he does. And so they think, oh no, you can't talk about him like that, that he's dancing with the gopis. I oni nie mają żadnego pojęcia o Bogu i dlatego tak oburzają się czy krytykują nas, kiedy mówimy o tym, jak Krishna ma swoje rozrywki z gopi. Or lifting in Govardhan Hill. Albo kiedy podnosi wzgórze Govardhan. These things, they think this is just some creation of some man's imagination. Oni myślą, że to jest wytwór jakiejś osoby, która ma niezłe takie zmyślone. We're just reading how the great sages are very happy that Krishna had performed these pastimes so we could remember them and broadcast them. Taki niesamowity, zmyślony umysł. Więc tutaj widzimy, że Krishna, że mędrcy są bardzo szczęśliwi, że Krishna wykonał tyle wspaniałych rozrywek. So this is how we become purified, by hearing the bona fide pastimes of the Lord. Możemy być w ten sposób oczyszczeni, kiedy słuchamy autoryzowanych rozrywek Pana. Therefore, I'm very happy that so many people are listening regularly to these discussions from Nectar of Devotion. Więc ja jestem osobiście bardzo szczęśliwy, kiedy widzę, że tak dużo osób słucha tych dyskusji o Krysznie. Just simply hearing them from the right source, like Rupa Goswami and Srila Prabhupada, just by hearing, we become purified. I kiedy słuchamy tak, przez samo słuchanie o tych tematach z Nektaru Dani od Śrila Rupy Goswamiego, my robimy postęp duchowy. Number 47, all worshipable. A person who is respected and worshipped by all kinds of human beings and demigods is called Sarva Radhya, or all worshipable. 47. cecha. Wielbiony przez wszystkich, wszechwalebny. Osoba, która jest szanowana i czczona przez wszelkiego rodzaju ludzkie istoty i półbogów, jest nazywana Sarva Radhya, czyli wszechwalebną. That's a nice name, Sarva Radhya. We can give that to somebody in initiation, huh? To jest fajne imię. Okay. Trzeba dać komuś to imię na inicjacji. Maybe Sarveshwar, second name. Yeah. Or Sarvagya. Sarvagya. Albo Sarvagya. Sarveshwar. Krishna is worshipped not only by all living entities, including the great demigods like Lord Shiva and Lord Brahma, but also by Vishnu expansions, such as Baladev and Sesha. Baladev is a direct expansion of Krishna, but he still accepts Krishna as worshipable. When Krishna appeared in the arena of the Rajasuya sacrifice, organized by Maharaj Yudhisthira, to all present, including great sages and demigods, Krishna became the cynosure, the center of attraction, and everyone offered him their respects. Krishna jest czczony nie tylko przez wszystkie żywe istoty, łącznie z wielkimi półbogami, takimi jak Pan Shiva i Pan Brahma, ale również przez ekspansję kategorii Vishnu-tattva, formy Boga, takie jak Baladev i Shesha. Baladev jest bezpośrednią ekspansją Kryszny, ale mimo to wielbi Krysznę. Kiedy Kryszna pojawił się na arenie ofiary Rajasuya, zorganizowaną przez Maharaja Yudhishthirę, stał się on ośrodkiem zainteresowania wszystkich tam obecnych, łącznie z wielkimi mędrcami i półbogami, i każdy ofiarował mu szacunek. But there was one person who wasn't happy. Who was that person? Shishupal. Yes. Shishupal. Ale była jedna osoba, która nie była zadowolona, to był Shishupal. What's Divya Singh saying here? Let me check. It's gone, huh? Number 48. What's he say? I can't tell you. Sadhu Sanganama Kirtana Bhagavata Shravana Matura Vasa Shri Murtira Shraddha Yasevana. One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, hear Srimad Bhagavatam,
Resayat Mathura and worship the deity with faith and veneration. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22nd, 128. Very nice. That's a good comment, Divya Singha Prabhu. Thank you. And another comment. We are very happy to have your association, dear sadhu, dear Maharaj. Number 48, all opulent. Krishna is full in all opulence, namely strength, wealth, fame, beauty, knowledge, and renunciation. When Krishna was present in Dwarka, his family, which is known as the Yadu dynasty, consisted of 560 million members. All of these family members were very obedient and faithful to Krishna. There were more than 900,000 big palatial buildings there to house all the people, and everyone in them respected Krishna as the most worshipable. Devotees were astonished to see the opulence of Krishna. 48 cecha, wszech bogaty. Krishna w pełni posiada wszystkie bogactwa, mianowicie siłę, zamożność, sławę, piękno, wiedzę i wyrzeczenie. Kiedy Krishna był obecny w Dwarace, jego rodzina, która jest znana jako dynastia Yadu, składała się z 560 milionów członków. I wszyscy członkowie tej rodziny byli bardzo posłuszni i wierni Krishnie. Było tam ponad 900 tysięcy wielkich budynków pałacowych mieszczących wszystkich tych ludzi. I wszyscy mieszkający w nich szanowali Krishnę jako najbardziej godnego czci. Bhaktowie byli zaszokowani bogactwem Krishny. This was verified by Bilwamangala Thakur when in the Krishna Karnamrita he addresses Krishna thus, my dear Lord, what can I say about the opulence of your Vrindavan? Simply the ornaments on the legs of the damsels of Vrindavan are more than Chintamani, and their dresses are as good as the heavenly Parijata flowers. And the cows exactly resemble the Sarabi cows in the transcendental abode. Therefore, your opulence is just like an ocean that no one can measure. Zostało to potwierdzone przez Bilwa Mangale Thakurę, kiedy w Krishna Karnamrita zwrócił się do Krishny w ten sposób. Mój drogi panie, cóż mogę powiedzieć o bogactwie twojej Vrindavany? Same ornamenty na nogach dziewcząt Vrindavany przewyższają Chintamani, a ich szaty są tak dobre jak niebiańskie kwiaty Parijata. A krowy dokładnie przypominają krowy Surabi w transcendentalnym królestwie. Zatem twoje bogactwo jest niczym ocean, którego nikt nie jest w stanie zmierzyć. So isn't this a nice way to pass time, hearing about the glories of the Lord, and we all become satisfied. Więc to jest taka rozrywka, słuchanie o cechach Kryszny i wszyscy stajemy się szczęśliwi słuchając o jego cechach. Really, after a nice kirtan, we all feel satisfied. I po jakimś dobrym kirtanie wszyscy czujemy się szczęśliwi. But the materialist can never be satisfied. They're always hankering for something more. Ale materialista nigdy nie może być szczęśliwy, ponieważ zawsze rozgląda się za czymś, czego nie ma. Due to lust. Z powodu pożądania. Kamesha, krodesha. This lust, it burns like fire, is never satisfied. Kamesha, krodesha. Więc to pożądanie tak pali bardzo mocno i ta osoba nie czuje żadnej satysfakcji. But by the mercy of Guru and Krishna, we have a process that can change this lust into love. Ale dzięki łasce Guru i Krishny mamy proces, gdzie możemy przemienić to pożądanie w miłość. What is that process? Shravanam Kirtana Vishnu Smaranam. A co to za proces? To jest proces Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padam. Number 49. All honorable. A person who is chief among all important persons is called all honorable. When Krishna was living in Dwarka, demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, Indra, and the King of Heaven, and many others used to come to visit him. The doorkeeper who had to manage the entrance of all these demigods, one very busy day said, my dear Lord Brahma and Lord Shiva, please sit down on the bench and wait. My dear Lord Indra, please desist from reading your prayers. This is creating a disturbance. Please wait silently. My dear Varuna, please go away. And my dear demigod, do not waste your time uselessly. Krishna is very busy. He cannot see you. 49. cecha. Wszechczcigodny. Wszechczcigodny. Za wszechczcigodną jest nazywana osoba,
która jest główną pomiędzy wszystkimi ważnymi osobistościami. Kiedy Kryszna mieszkał w Dwarace, zwykli odwiedzać go półbogowie, tacy jak pan Shiva, Brahma i Indra Kolur Niebios i wielu innych. Strażnik, który był odpowiedzialny za wpuszczanie wszystkich tych półbogów, pewnego bardzo pracowitego dnia powiedział: mój drogi panie Brahmo i panie Shivo, proszę usiądźcie na tej ławeczce i poczekajcie. Mój drogi Indro, proszę, zaprzestań czytania swoich modlitw, to stwarza zakłócenia. Proszę, siedź spokojnie. Mój drogi Varuno, proszę odejść. I moi drodzy półbogowie, nie traćcie swego czasu na próżno. Krishna jest bardzo zajęty. Nie może się z wami zobaczyć. Supreme Controller, number 50. There are two kinds of controllers or lords. One who is independent is called controller, and one whose orders cannot be neglected by anyone is called controller. Cecha 50. Najwyższy kontroler. Są dwa rodzaje kontrolerów, czyli panów. Kontrolerem jest nazywany ten, kto jest niezależny, i kontrolerem jest nazywana osoba, której poleceń nikt nie może lekceważyć. So sometimes the word Goswami means also controller of the senses. I czasami Goswami, znaczenie tego słowa oznacza, że ktoś kontroluje swoje zmysły, jest kontrolerem. Otherwise, in the material world, nobody is controller. Our senses are controlling us, our mind is controlling us. We're under the influence of the external energy. W innym wypadku w materialnym świecie nasz umysł i nasze zmysły kontrolują nas. Nikt nie jest wolny od ich wpływu. So we want to become independent, that's okay. But then in order to be independent, we have to become dependent on Krishna. Więc chcemy stać się niezależni, ale jedynym sposobem, żeby stać się niezależnym, powinniśmy podporządkować się Krysznie. Then we become independent of the laws of material world. Wtedy stajemy się niezależni od zasad świata materialnego. Once one of Srila Prabhupada's godbrothers, O.B.L. Kapoor, he wrote an article in the early days in the Back to Godhead, and he described how all the laws in the material world can be broken by the yogis and so on. Więc pewnego razu brat duchowy Srila Prabhupada Kavi Karnapur, on napisał taki artykuł w Back to Godhead, że różne prawa materialnej natury mogą być złamane przez potężnych joginów. That's his spiritual name, Kavi Karnapur. I don't know. This who lives in Mumbai? You said Kavi Karnapur. I didn't say Kavi Karnapur. Aha. I said O.B.L. Kapoor. Okay. This one. Yes, Kapoor. Swami name. He got a spiritual name from Bhakti Siddhanta also. Jego takie oficjalne imię to jest Kapoor. Yeah. Ale on został inicjowany również od Śrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura. Right. And there was a pastime with him and his wife, where his wife wanted to speak to Bhakti Siddhanta alone, but Śrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura said, no, I can't be alone. Jest taka rozrywka, kiedy żona Kapura chciała osobiście, sam na sam, rozmawiać z jego mistrzem duchowym, ale Śrila Bhakti Siddhanta nie pozwolił na to. Nie chciał być sam na sam z kobietą. He said, you can speak in front of the others. I powiedział jej, możesz mówić przed wszystkimi innymi. So anyway, he wrote an article, which I mentioned. He showed that everyone, I mean, that even the laws of material nature could be broken, but there was one law that can never be broken. Więc w tym artykule w Back to Godhead on ten Kapoor umieścił artykuł, że różne prawa w świecie materialnym mogą być złamane, ale jedno nie może być nigdy złamane. That nobody can break this law. Nikt nie może złamać tego prawa. What is that law? Anybody knows? Co to za prawo? Czy ktoś wie? The law is that Krishna is controlled by devotion. Że Krishna jest kontrolowany przez oddanie. This is the one
principle that can never be broken even by Krishna. To jest jedna zasada, która nie może być złamana nawet przez Krishna. We say Krishna is all powerful, but still he's controlled by love. Love is more powerful. Could you repeat? Because Divya Simha put some. We say Krishna is all powerful, but even he's controlled by love. So love or devotion is more powerful than Krishna. Krishna jest wszechpotężny, ale miłość i oddanie jest bardziej potężny od niego, ponieważ jest kontrolowany przez tą miłość i oddanie. So this is the secret of success, how to control even Krishna by loving him. Więc to jest sukces, kiedy będziemy w stanie kontrolować Krishnę, nawet Krishnę, przez miłość i oddanie. Regarding Krishna's complete independence and lordship, Srimad Bhagavatam says that although Kaliya was a great offender, Krishna still favored him by marking his head with his lotus feet. Whereas Lord Brahma, although having prayed to Krishna with so many wonderful verses, could still not attract him. Jeśli chodzi o całkowitą niezależność i władztwo Krishny, Srimad Bhagavatam mówi, że chociaż Kaliya popełnił wielkie obrazy, Krishna pomimo to obdarzył go łaską, znacząc jego głowę odciskami swoich stóp. Podczas gdy pan Brahma, chociaż modlił się do Krishny, ofiarując mu tak wiele wspaniałych wersetów, nie był w stanie ująć Krishny. This contradictory treatment by Krishna is just befitting his position, because in all the Vedic literature, he is described as the complete independent. In the beginning of Srimad Bhagavatam, the Lord is described as Svara, which means completely independent. That is the position of the Supreme Absolute Truth. The Absolute Truth is not only sentient, but he is also completely independent. To pełne sprzeczności zachowanie Kryszny przystoi jego pozycji, ponieważ w całej literaturze wedyjskiej jest on opisany jako w pełni niezależny. Na początku Srimad Bhagavatam Pan jest opisany jako Svarat, co oznacza całkowicie niezależny. Taka jest pozycja najwyższej prawdy absolutnej. Absolutna prawda nie tylko jest świadoma, ale jest całkowicie niezależna. So this reminds us of the verse Nicho Nichanam Chaitanam Chaitanam. There are two eternals. They both have consciousness, but one is dependent, one is independent. Więc to mi przypomina o wersecie Nityo Nityanam Chetananam, gdzie są dwa rodzaje żywych istot. One są świadome, ale jedna z nich jest zależna, a druga jest świadoma osoba jest niezależna. So we have to be intelligent enough to understand that we're dependent. Więc powinniśmy być na tyle inteligentni, żeby zrozumieć, że jesteśmy zależni. But Maya tells us, no, you're independent, you can do whatever you want. Ale Maya mówi nam, nie, jesteś niezależny, możesz robić cokolwiek ci się podoba. But Maya is also doing a thankless task. She's kicking us so that we think we're independent, but then if we be a little intelligent, we realize we're not independent, we're suffering. I ona także nas, kiedy nam mówi, że jesteśmy niezależni, także na skopie, ale powinniśmy być na tyle inteligentni, żeby zrozumieć, że jesteśmy zależni jesteśmy. We're suffering, but no one wants to suffer, so what is our independence? My cierpimy, nikt nie chce cierpieć, więc gdzie jest nasza niezależność? This contradictory statement by Krishna is just befitting his position, because in all the Vedic literature, he is described as the complete independent. In the beginning of Srimad Bhagavatam, the Lord is described, I read that, huh? As for yes. Krishna's order, not being neglected by anyone, in Srimad Bhagavatam, third canto, second chapter, 21st verse, Uddhava tells Vidura, Lord Krishna is the master of the three modes of material nature. He is the enjoyer of all opulences, and therefore there is no one equal to or greater than him. All the great kings and emperors used to come before him, offer their gifts and pay obeisances with their helmets at the feet of the Lord. One devotee said, my dear Krishna, when you order Brahma, now you may create the universe. And when you order Lord Shiva, now you may dissolve this material manifestation. You are in this way creating and dissolving the material creation yourself. Simply by your order and by your partial representation as Vishnu, you are maintaining the universes.
In this way, O Krishna, O enemy of Kamsa, there are so many Brahmas and Shivas who are simply carrying out your orders. Jeśli chodzi o nielekceważone przez nikogo polecenia Kryszny, w Śrimad Bhagavatam, trzecim kanto, drugim rozdziale, w wersecie 21, Uddhava mówi Widurze: Pan Kryszna jest panem trzech sił materialnej natury. Jest on panem i właścicielem wszelkich bogactw, dlatego nie ma nikogo, kto byłby mu równy czy też większy od niego. Wszyscy wielcy królowie i władcy zwykli przychodzić do niego, ofiarowywać prezenty i składać pokłony, dotykając stóp pana swoimi hełmami. Jeden bhakta powiedział: Mój drogi Kryszno, kiedy rozkazujesz Brahmin, teraz możesz stworzyć wszechświat. Kiedy rozkazujesz panu Śiwie, teraz rozwiąż tę materialną manifestację. Sam w ten sposób stwarzasz i rozwiązujesz ten świat materialny. Jedynie poprzez swoje polecenia i poprzez swoją częściową reprezentację Wisznu utrzymujesz te wszechświaty. O Kryszno, o wrogu Kamsy, jest tak wielu brahmi siwów, którzy po prostu spełniają Twoje polecenia. 51. Changeless. Krishna does not change his constitutional position, not even when he appears in this material world. Ordinary living entities have their constitutional spiritual position covered. They appear in different bodies and under the different body conceptions of life they act. But Krishna does not change his body. He appears in his own body and is therefore not affected by the modes of material nature. In the first canto, 11th chapter, 24th verse of Srimad Bhagavatam, it is stated that the special prerogative of the supreme controller is that he is not at all affected by the modes of nature. A practical example of this is that a devotees who are under the protection of the Lord are also not affected by material nature. To overcome the influence of material nature is very difficult, but the devotees or the saintly persons who are under the protection of the Lord are not affected. So what need is there to speak of the Lord himself? To be more clear, although the Lord sometimes appears in this material world, he has nothing to do with the modes of material nature, and he acts with full independence in the transitive position. That is the special quality of the Lord. 51. cecha. Niezmienny. Krishna nie zmienia swojej konstytucjonalnej pozycji nawet wtedy, kiedy pojawia się w tym materialnym świecie. Pozycja duchowa zwykłych żywych istot jest przykryta. Pojawiają się one w różnych ciałach i działają według różnych cielesnych koncepcji życia. Ale Krishna nie zmienia swego ciała. Pojawia się w swym własnym ciele i dlatego nie ulega wpływom sił materialnej natury. W pierwszym kanto, 11 rozdziale, 38 wersecie Srimad Bhagavatam jest powiedziane, że szczególnym przywilejem najwyższego kontrolera jest to, że w ogóle nie jest on dotykany przez siły natury. Praktycznym przykładem jest to, że bhaktowie, którzy są pod ochroną Pana, również są wolni od wpływu materialnej natury. Pokonanie wpływu materialnej natury jest rzeczą bardzo trudną, ale bhaktowie, czyli święte osoby, które są pod ochroną Pana, są wolne od tego wpływu. Więc co dopiero mówić o samym Panu? Dla wyjaśnienia, chociaż Pan czasami pojawia się w tym materialnym świecie, nie ma on nic wspólnego z siłami materialnej natury. Działa on z pełną niezależnością w swojej transcendentalnej pozycji. Jest to specjalna cecha Pana. So, yeah, this is confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 7, Daivihe Sugunamayi, Mama Maya Duratyaya. My Maya is very difficult to overcome, but one who surrenders unto me, he can easily cross beyond it. To jest potwierdzone przez Krishna w Bhagavad Gita, Daivihe Sugunamayi, Mama Maya Duratyaya. Więc ta moja boska energia stworzona z trzech sił natury materialnej jest bardzo trudna do pokonania, ale że ktoś podporządkował się mi, może z łatwością pokonać tą materialną naturę. Also in the 18th chapter, Krishna says, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakanchati Samasarvesu Bhutesu Mad Bhaktam Labhate Param. Brahma Bhuta Prasanatma. When we come to the Brahma Bhuta platform above the modes of material nature, then we can begin to perform real devotional service. I Krishna mówi również w Bhagavad Gita w 18 rozdziale, że kiedy uwalniamy się od trzech sił natury materialnej i wchodzimy na platformę Brahmana, to wtedy zaczynamy pełnić służbę oddania dla Kryszny. So what is that Brahma Bhuta platform? How can we come to that? That's described in the 14th chapter.
Mamsha yo vyabhicharina bhakti yogena sevate sagunan samitita tan brahma bhuyayal kalpate. We can rise above these modes of material nature by unfailingly acting in devotional service. A w jaki sposób wznosimy się na tą pozycję brahmana? To jest wyjaśnione w 14 rozdziale Mamcha Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate. Poprzez ciągłe zaangażowanie się w służbę oddania. Wtedy wznosimy się ponad trzy sił natury materialnej. Then we'll come to the point, when we come to that point, fixed in a Brahma Buddha conception, then we have no more hankering or lamentation. A kiedy tak skoncentrujemy się na tej pozycji, znaczy umieścimy się bardzo dobrze na tej pozycji Brahma Buddha, to wtedy nie mamy żadnych materialnych pragnień, niczego nie pragniemy. We feel happy in ourselves. I zawsze jesteśmy szczęśliwi wewnątrz siebie. Then, because we're happy in ourselves, samasarvesu bhutesu, we can be equal to everyone. We're not jealous of anybody or envious of anyone. I jesteśmy szczęśliwi wewnątrz siebie. I dlatego, że jesteśmy szczęśliwi wewnątrz siebie, to wtedy możemy widzieć wszystkie żywe istoty na równi. I możemy, dlatego, że nie jesteśmy ani zazdrośni o nich, niczego nie chcemy od tych żywych istot. So this is what we're practicing. How to come to this Brahma Buddha platform where we can be joyful within ourselves and not require something external to make us happy. Więc my teraz praktykujemy, aby dojść do tego etapu Brahma Buddhy, żeby być zawsze szczęśliwym i żeby być nie być zależnym od tej materialnej natury. So in the Kali Yuga especially, this practice is the chanting of the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Więc szczególnie tym procesem jest w Kali Yudze intonowanie świętego imienia Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you all for taking up this process of chanting Hare Krishna. This is the recommended process. Just be patient and then enthusiastic in your chanting and you will be confident that you'll overcome the influence of this material energy. Więc dziękuję wam, szczególnie tym, którzy intonują święte imię, że bądźcie cierpliwi i kontynuujcie ten proces świadomości Kryszny poprzez intonowanie i w pewnym momencie przekroczycie ten wpływ materialnej natury. Śrila Prabhupada ki. Jai. Okay, any questions? Czy są jakiekolwiek pytania? Or comments? Czy są jakieś komentarze? Nitya Priya is not here from the Russian side. Nie ma Nitya Priya, która jest po stronie rosyjskiej. Who's translating into Russian? Kto tłumaczy na język rosyjski? No one? Nikt? Does anybody only speak Russian, not Polish? Czy jest ktoś, kto tylko rozumie rosyjski, a nie rozumie polskiego? I see Narayan is here. Jayarade is translating. Jayarade Devidasi is translating into Russian. I see. So any question from the Russian side? Czy są jakiekolwiek pytanie ze strony rosyjskiej Jayarade Devidasi? No questions yet. Okay, then on the Polish side, any questions? Czy z polskiej strony są jakieś pytania? Or comments? Może komentarze? Divya Singh made a good comment. Divya Simka zrobił dobry komentarz. No one else? Czy ktoś jeszcze? What about Partha? Co Partha może wymodzić? Silence. Asking, sorry, I write the question because I have problem with microphone. You wrote the question? Yes. Olga Gocharova. How to put Krishna in the center? How to put Krishna in the center?
Jak umieścić Krysznę w centrum? The best way is to chant his holy name. Najlepszym sposobem jest intonowanie jego świętego imienia. And to offer our food to him. Ofiarowanie naszego pożywienia jemu. To speak to others about him. Mówienie innym o Krysznie. To remember him. Pamiętanie go. To serve him. Służenie mu. To worship in the temple. Uwielbienie go w świątyni. Krishna tells Arjuna, Man manabhava mad bhakta mad yajiman namaskuru. Become my devotee, bow down to me, offer your homage to me. Krishna mówi Bhagavad Gita, że Man manabhava mad bhakta mad yajiman namaskuru. Wielbij mnie, ofiarowuj mi swoje pokłony, składaj mi szacunek. Then Krishna gives us other ways to remember him. He says, I'm the taste of water. So when we're drinking water, we can remember Krishna. I też daje inną instrukcję. Ja jestem smakiem wody, więc kiedy pijemy wodę, możemy pamiętać o Krysznie. He says, I am the light of the sun and the moon. So when we see the light, we can think of Krishna. I Krishna mówi też, że ja jestem blaskiem księżyca i słońca, więc kiedy widzimy księżyc i blask, możemy też pamiętać o Krysznie. Okay, there's something more from Devi Singha? There is some other question. Okay, what is it? Dear Maharaj, you are thanking to us, but we have debt. We cannot pay this debt. Bhakti is the greatest treasure. Drogi Maharaj, ty nam dziękujesz, ale to my mamy dług nie do spłacenia. Bhakti to największy skarb. Jai Maharaj. It's true, we cannot pay the debt. Therefore, we're eternally indebted. So we'll have to go on with our service throughout eternity. Więc my jesteśmy wiecznie zadłużeni. Nie możemy tego spłacić. Więc wiecznie powinniśmy wykonywać służbę oddania. So there's no question of giving up our service. Więc nie ma nawet kwestii porzucenia naszej służby. Throughout eternity. Przez całą wieczność i poza nią. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, we'll stop here. Thank you. We'll see you again tomorrow night. Yes, Monday evening. No, Monday afternoon. Więc zatrzymamy się tutaj. Widzimy się ponownie jutro po południu i wieczorem. Glory to Srila Prabhupada! Jai! Jai! Vikram Maharaj ki jai! 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 Jai Gurudev!